Tak, możemy, to możemy. Tomku, kilka słów komentarza. Taka dobry mecz, oczywiście cel osiągnięty, ale dwie takie połowy chyba nie do końca takie same. No nie, w pierwszej połowie na pewno graliśmy bardzo cierpliwie, rozgrywaliśmy piłkę, czekaliśmy co Wisła zrobi. Rozgrywaliśmy piłkę z tyłu, staraliśmy się kierować tą piłkę do jak najszybciej do napastników, żeby tam tworzyły się jakieś akcje. Mieliśmy tych akcji parę, nie wykorzystaliśmy i w drugiej połowie chcieliśmy to samo grać. Troszeczkę oddaliśmy pole, w drugiej połowie była Wisła nas, która stłamsiła i stworzyła sobie parę sytuacji groźnych, ale szybko to skontrolowaliśmy i strzeliliśmy bramkę i później do końca trzymaliśmy wynik i cieszy zwycięstwo i cieszy, że nie straciliśmy bramkę. Zaskoczyli Was Wiślacy czymś dzisiaj? Nie. Myślę, że ani przez moment nie było jakby... Nie wymknął się na mecz spod kontroli, także nie zaskoczyli nas niczym, my wiedzieliśmy na co ich stać i dobrze podeszliśmy do tego meczu, wygraliśmy 1-0 i tyle. Zgodzisz się z tym, że w pierwszej połowie zdobyliście swoją drużynę, zdobyliście gole, a w drugiej stronie, kiedy Wisła zaatakowała groźnie, miała lepsze sytuacje, zdobyliście zwycięską bramkę, taki dziwny przebieg. No na pewno w pierwszym połowie graliśmy zdecydowanie lepiej niż Wisła, nie wykorzystaliśmy tej sytuacji, które mieliśmy w drugiej połowie. Myślę, że początek był po stronie Wisły, ale później już zaczęliśmy atakować po strzeleniu bramki. Myślę, że ten mecz był pod kontrolą, chociaż nie uprzegliśmy się błędów w obronie, bo tam było parę błędów z obrony Wisły, były rzucone piłki, my źleśmy, które ustawiliśmy i tam były takie sytuacje groźne dla Wisły. Trzeba tego unikać, ale cieszymy się, że nie straciliśmy bramki i teraz jesteśmy dobrze rozstawieni w naszym serce. Teraz się zaczyna gra o najwyższy cel. W tych szybkich akcjach które były kontratakami, brakowało Wam, moim zdaniem, trochę kleju takiego w nogach w przyjęciu, że bardzo często zdarzało się, że piłka troszkę zaskoczyła, nie wiem. No zgadza się, no na pewno jakieś tam błędy techniczne popełniliśmy, ale stworzyliśmy tę sytuację trochę. Wygraliśmy 1-0, nie straciliśmy bramki i z tego się trzeba cieszyć.